Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z gry GTA Vice City, czyli kolejne przygody naszego Tomiego Vercitiego w pięknym Vice City, ciąg dalszy. I w dzisiejszym, proszę Państwa, przedostatnim już odcineczku zajmiemy się następującymi rzeczami. Ogólnie będę dzisiaj chciał dokończyć Loafisto, czyli właśnie zrobić ostatnią misję dla tej grupy rockowej. Oraz kupić również ostatnią inwestycję, która będzie nam jakimś tam sposobem zarabiała pieniążki na koniec gry. A w kolejnym odcinku już po prostu zakończymy sobie właśnie wątek fabularny oraz również serię właśnie z gry GTA Vice City. I taki ogólnie jest plan na dwa najbliższe odcineczki, tak? Oczywiście posiadam od Was kilka protipów, za które Wam bardzo dziękuję. Za chwilę sobie do nich przejdziemy. Ale na dobrą sprawę, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subskrybujcie na bieżąco z materiałami. A ja w takim razie myślę, że na sam początek zajmiemy się ogólnie misją dla Loafistów, bo w poprzednim odcinku właśnie skończyliśmy sobie wątek Mitcha Bakera, odblokowujący nam właśnie ogólnie tą końcową misję u Loafistów. I myślę, że właśnie tym się na sam początek tego odcinka zajmiemy, tak? Więc w takim razie bez zbędnego gadania przyszła pora na pierwszą misję w dzisiejszym odcinku, a ogólnie ostatnią misję u Loafistów, jaką jest... Trasa koncertowa. Tommy! Tommy, man, that psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Loafisto alone! You didn't kill him, man, and now he's back! Yeah, the thing is... The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats! Michelle, man, I need my mom! We're all breaking ourselves, man! Okay, guys, calm down, I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. At last, man. Time for a well-earned drink. Are you finished just 100 yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's nae banging. Ah, oh, look! What's this? Hey, Tommy, stick this tape on. Loafist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big hairy asses. Okej, proszę Państwa, w takim razie nasz psycholek wariatek wrócił. Myślałem, że go rozwaliłem w dwóch poprzednich odcinkach bodajże, aczkolwiek się troszeczkę pomyliłem. Więc nasz psycholek dalej chce po prostu zniszczyć naszą grupę rockową, czyli Loafistów. I przez to no, podłożył bombę pod naszą limuzynę, tak czy tam pod limuzynę Loafistów, a my jako fan tej grupy musimy po prostu nie dopuścić do wybuchu, tak? Teraz co? Będę musiał po prostu tylko i wyłącznie jeździć, utrzymując oczywiście maksymalną prędkość samochodu. A oni chyba się resztą zajmą, mi się coś takiego wydaje, aczkolwiek mogę się mylić, bo no, po raz pierwszy przychodzę tą grę i oczywiście już nas trafiki rozwalają. No nie wierzę w tą grę, naprawdę teraz trafiki w takim momencie. Halo, panie trafiku, proszę się tam uspokoić. No tutaj mam bombę na pokładzie i byłoby bardzo miło, gdybyście po prostu we mnie nie wjeżdżali, naprawdę. Wcale bym się nie obraził na dobrą sprawę, aczkolwiek okej. Okay. Jakoś to po malusieńku idzie. Na razie nas trafiki oprócz tej jednej sytuacji jakoś nie zaprzątają głowy naszymi tutaj... No, naprawdę? Te trafiki to są albo jakieś trolle, albo ja nie rozumiem, naprawdę. Oni oczywiście o czymś tam sobie gadają, więc spoczko. Jeżeli chcecie posłuchać o czym gadają, no to oczywiście możecie sobie poczytać. Ja na razie się, no nie będę zamykał w takiej kwestii właśnie ich tej gadaniny. Bo gadają po prostu 3 po 3, tak? No dobra. Bomba rozbrojona, okej. Okay. Nie wiem jak udało się na szczęście na samą po prostu końcówkę, bo na dobrą sprawę no prawie się rozbijałem. Ale jakoś się udało. Dobra, teraz co? Zawieźć grupę Loafist na koncert. Okej, w takim razie gdzie oni mają sobie ten koncercik w tym momencie? Dobra, prawdopodobnie mają bardzo blisko, aczkolwiek no misyjka, żeby się wydłużyła, po prostu dali ten motyw z tą bombą. Okej, zrozumiałem.
W takim razie dojedziemy sobie i zakończymy sobie właśnie misyjkę pierwszą. Aczkolwiek, no, jak sami widzicie, ten odcinek nie będzie zbyt długi właśnie z tego względu, że no, misyjka ta nie trwała zbyt długo. Po prostu tylko w tym odcinku zakończymy sobie najważniejsze wątki, no i prawdopodobnie to tyle. No chyba, że jeszcze wam pokażę tą straż pożarną, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie. Straż pożarna może być tylko i wyłącznie takim dodatkiem do tego odcinka, czy coś takiego, bo główny po prostu, główny motyw odcinka właśnie będzie się skupiał na Love Fistach oraz właśnie na tej ostatniej inwestycji, jaką jest po prostu, no z tymi łodźmi, tak? Łodziami, jakkolwiek to tam się to nazywało, bo zapomniałem nazwy oczywiście. Ale okej, w takim razie teraz sobie dojeżdżamy do zakończenia naszej pierwszej misyjki i zobaczymy, co się wydarzy. W takim razie, pyk. Okej, misja zaliczona, 8000 zarobione, więc spoko. Teraz w takim razie pójdziemy sobie zapisać stan gry i za chwilę sobie kupimy właśnie naszą ostatnią inwestycję w tym odcinku oraz ostatnią właśnie rzecz, znaczy ostatnią rzecz, w którą będziemy sobie jakieś tam pieniążki zarabiać, tak? Ale w takim razie myślę, że sobie poczytamy ogólnie jeszcze protipy od... Ale zanim to jeszcze oczywiście odbierzemy sobie telefonik, bo czemu by nie? Hello, Tommy? Yeah. It's Baker. Just wanted to say I really enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Okej, w takim razie do nas Baker oczywiście tam przypominając, że mam, że jest naszym dłużnikiem, znaczy, że my jesteśmy jego dłużnikami, że po prostu jesteśmy jedną wielką familią, tak? Może tak ładnie to powiedzieć. Okej. Zapiszemy sobie w takim razie grę, a może ja w tym czasie właśnie poczytam sobie komentarze od Hanlana, tak? Bo Hanlan oraz Danewicz w tym momencie właśnie dali protipy. W takim razie Hanlan, mam dla ciebie dwie ciekawostki. W misji Anioł Stróż, admirał, którym przyjeżdża Diaz, jest niezniszczalny. Teraz ciekawostka o Tomim. W konkurencyjnej grze Driver znajduje się easter egg paradujący Tomiego wersję Tiego. W różnych ukrytych lokacjach można znaleźć osobę w hawajskiej koszuli i pływaczkami. Mężczyzna ten został nazwany Timmy Vermicelli i jest naśmiewany się, że Tommy nie umie pływać. Jak zawsze kozacki film Barty. No dziękuję Hanna, dziękuję oczywiście również za taką, no takie ciekawostki jak zwykle, więc dziękuję oczywiście. Sobie teraz w takim razie zapiszemy grę na slocie numer 1, czemu by nie. Okej. Mamy oczywiście godzinę 10, więc teraz troszeczkę będzie widniej. O Jezu, straciłem kamizelkę, no trudno się mówi. Teraz w takim razie weźmiemy sobie motocykl, albo nie, bo będę czytał protipy, więc może lepiej weźmiemy sobie jakiś samochodzik, żebym się po prostu nie zabił, jak to zwykle u mnie bywa. I poczytamy sobie komentarz od Piotrka Danewicza, czyli naszej Dorotki Danewicz. Tylko muszę teraz oczywiście ją znaleźć jeszcze. Nasza Dorotka. Więc w takim razie Piotr Danutka Danewicz. Dzięki za kolejne wariacje mojego niku, teraz mam ich już 33. No proszę, oczywiście Olu, nie ma za co. Jedynka, tak? Jakie były linijki dialogowe w tym intrze? Tutaj masz linka do filmu, w którym widać cały owy tekst link. Okej, dzięki Danewicz, oczywiście ja go sobie już przejrzałem. I na dobrą sprawę nie ma tych linków zbyt dużo, bo tam bodajże, nie wiem... Kilka po prostu tam tekstów było dodatkowych, więc no myślałem, że będzie, no, że będzie jakoś tam rozwinięcie jakoś tam historii czy coś takiego. Ale niestety nic takiego nie było, więc troszeczkę się ogólnie zawiodłem. Dwójeczka. Właśnie dlatego zalecałem
zalecałem ci kupić tę ruderę Meneli. Aktualnie po misji zadzieranie z gościem, gwiazdki nie znikają. No, zauważyłem, jak mogę zauważyć, właśnie doświadczyłem tego na własnej skórze, ale dzięki za info. Jezus Maria, jak ja teraz jadę. Teraz tylko ominąć pana policjanta, żebyśmy nie mieli gwiazdek i jedziemy sobie dalej. Dobra. Jak tu nie kochać GTA Vice City? Odsyłam do 12.10. Jezus Maria, gdzie teraz właśnie... tutaj, tak? Tędy jedziemy. Odsyłam do 12 minut 10 sekunda i przeglądania się w prawym dolnym róg ekranu. No, widziałem to również i takie troszeczkę XD, ale no to jest stara gra, no to można po prostu jej takie błędy wybaczyć, tak? Bo niestety ta gra nie jest pierwszej świeżości, tylko ta gra ma już swoje lata niestety, ale dalej jest, no, sympatyczną grą, nie powiem. Z kilka błędami, które warto by poprawić, ale da się pograć i miło spędzić ogólnie przy tej grze czas. Czwóreczka. 15 minuta 52 sekunda. Właśnie dlatego mówiłem ci, żebyś nauczył się jeździć, zanim się wypowiesz. Nie wiem, o czym Dorotko mówi, że jeżdżę oczywiście profesjonalnie, jak zwykle. Jestem profesjonalistą, jeżeli chodzi o jeżdżenie motocyklami, więc naprawdę nie mam pojęcia, o co ci chodziło. Piątka. I za salon samochodowy będzie dostawał $1500 dziennie. $500 źle przeczytałeś, bo jedynka z 1500 nałożyła się na inne słowo. To tyle na dziś, pozdrawiam. No dzięki, Danutka, oczywiście jak zwykle sobie protipy dajesz. Ale no cóż, przyzwyczaiłem się również do tego. Dobra, w takim razie odsyłamy sobie nasz magiczny telefonik. Kupujemy oczywiście naszą ostatnią inwestycję, jaką jest oczywiście stocznia za 10 tysięcy, więc pyk. Hello? Put it out. There's a dude here. Hey, suit dude, I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. And the fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. And she can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, suit dude. You got a light? Dude. Okej, stocznia kupiona za 10 tysięcy dolarów. I co teraz, proszę państwa, z tym faktem możemy zrobić? Chyba co, będziemy musieli w tym momencie chyba wsiąść do tej łodzi i no i chyba jakiś wyścig rozegrać, tak? Zobaczymy za chwilę. Punkt Charlie. Zbierz paczki, zanim skończy się czas. Aha, czyli po prostu tradycyjne zbieranie paczek. No spoczko, zawsze mogło być gorzej. 2 minuty 30 sekund na wykonanie tej misji, więc myślę, że jakoś tam się uda. Aczkolwiek, no jak dobrze wiecie, nie jestem zbytnio zwolennikiem misji z łodziami, czy tam wyścigi z łodziami. Bo po prostu te łodzie się bardzo, ale to bardzo źle ogólnie w Vice City prowadzi. Nie wiem, czy takie ja mam takie odczucie, czy również właśnie macie odczucie co do tego, no tych łodzi. Aczkolwiek no naprawdę mi się po prostu tragicznie te łodzie prowadzi. No ale może ktoś inny ma jakieś inne zdanie na ten temat, tak? Co człowiek to prawdopodobnie inne zdanie. Jezu, dobra, teraz mamy rampę, więc no coś co kocham XD. Pyk! Dobra, pierwsza rampa zaliczona. Teraz musimy się dobrze ustawić, żeby tą drugą rampę zaliczyć. Okej. I myk! Myk na drugą rampę. Dobrze. I teraz myk na trzecią rampę. Dobra, zaliczyliśmy rampy, więc miejmy nadzieję, że teraz już będzie po prostu z górki szło. Minuta 25 sekund do zaliczenia nie wiadomo ile paczek, więc no musimy po prostu jechać przed siebie, zaliczać te paczuszki i mieć po prostu nadzieję, że tyle właśnie czasu nam starczy, aby tą misyjkę sobie zaliczyć. Okej, teraz skręć w lewo. Troszeczkę sobie o ściany się zahaczę, ale no cóż, bywa. Ściany ogólnie ułatwiają mi, że tak powiem, rotację, jeżeli o to chodzi. Więc dość łatwo się... Jest nawet spoko, nie? Dobra, teraz tutaj sobie skręcamy, proszę państwa, taki skręt profesjonalny. Proszę, co zrobił? Co porobił, proszę państwa, ten zakręt? Okej, lecimy w takim razie, proszę państwa, dalej. 40 sekund na zaliczenie tych misjek. Teraz kolejny jakiś
dość ciężki zakręt. Tej oczywiście łód, która będzie nam troszeczkę przeszkadzała, ale... Dobra, zaliczyliśmy to. 30 sekund, nie wiadomo jeszcze ile paczek. Miejmy nadzieję, że dość malutko. Ale za chwilę się o tym przekonamy. Okej, kolejna paczuszka już przed nami jest, proszę Państwa. Tutaj za chwilę będzie kolejna paczucha. I... Jeszcze nie jest koniec? Ej, halo, kiedy koniec? Dajcie już koniec tej misji, proszę. O, dobra, koniec, proszę Państwa. Zaliczyliśmy! Ej, chyba zaliczę tą misję, nie? Wątek stoczniowy zaliczony. Okej, spoczko. Stocznia będzie teraz przenosić dochód sięgający 2000 dolarów dziennie. Odbieraj gotówkę regularnie. Okej, zrozumiałem, dziękuję. Misja zaliczona, 5000 zarobione, więc spoczko. I w tym, proszę Państwa, momencie właśnie zakończyliśmy sobie ogólnie kupywanie naszych inwestycji. Mamy w tym momencie 8 na 8 właśnie dostępnych w Vice City, więc więcej kupić nie możemy na dobrą sprawę. Ale zakończyliśmy sobie również prawdopodobnie ten odcineczek, tak? Pokazałem Wam w dzisiejszym odcinku dwie właśnie misje, które tak można powiedzieć, że domykają nam właśnie wątek przed wielkim finałem. Oczywiście finał będzie już za tydzień, proszę Państwa, z Vice City. Więc w takim razie cóż, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze z jakimiś tam protipami oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to spoko być na bieżąco materiałami. A ja w takim razie pójdę sobie zapisać stan gry. Oczywiście teraz Wam za chwilę ten filmik wyrenderuję na kolejny dzień, jak to widzicie, czyli na środę. Ale okej, cóż, to by było na tyle w tym odcinku, więc ja się będę pomału z Wami żegnał. Do następnych odcinków i trzymajcie się, cześć, pa pa!